Dzień dobry Państwu, Agnieszka Niemiec, zapraszam na wtorkowe wydanie wydarzeń, a w nim między innymi... Prokuratura wyjaśnia sprawę wycieku gazu. Będziemy w toku tego śledztwa wyjaśniać szereg tutaj wątków. Uwaga kierowcy, przyszła zima. No idealnie się nie da oczyścić dróg i chodników. Prokuratura w Legnicy zbada, czy było niebezpieczeństwo wybuchu gazu przy ulicy Karlińskiego. Śledztwo w tej sprawie wszczęto z urzędu po doniesieniach medialnych. W tej sprawie prokuratorzy ustalają, jak duże były nieprawidłowości przy pracach budowlanych prowadzonych przy tej ulicy. Przypomnijmy, że do rozszczelnienia gazociągu doszło w niedzielę 19 listopada. Osuwająca się ziemia uszkodziła rurę z gazem. Ewakuowano ponad 40 osób z kilkunastu budynków. Co prawda nikt nie złożył zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, ale prokurator wszczął je z urzędu. Będziemy w toku tego śledztwa wyjaśniać szereg tutaj wątków, a zatem zachowanie w procesie realizacji tej inwestycji gazowej zarówno inwestora, zachowanie wykonawcy, ale także reakcje służb ratunkowych, gazowniczych na informacje potwierdzone zresztą później o wycieku gazu. I między innymi ta okoliczność, że tam dochodziło do wycieków gazu, połączona z informacjami medialnymi o tym zdarzeniu, dała podstawę do wszczęcia i prowadzenia śledztwa. Prokuratorzy ustalili, że po rozszczelnieniu gazu było niebezpieczeństwo wybuchu. Prokuratorzy ocenili jednoznacznie, że na tym etapie niezbędne jest wręcz, żeby na chwilę obecną ocenić, czy tam nie istnieje zagrożenie spowodowane eksploatacją tej sieci gazowej, która tam funkcjonuje. I w związku z tym prokurator skierował do gazowni w Legnicy wystąpienie o niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pod kątem prawidłowości eksploatacji używania tego gazu celem wyeliminowania jakiegokolwiek zagrożenia. Prokuratura nie chce na razie mówić o swoich wstępnych ustaleniach. Nie wyklucza, że winni usłyszą zarzuty. Zima zaskoczyła tym, że w ogóle się pojawiła. Na szczęście służby z Lubina przygotowały się na jej nadejście i piaskarki jeździły już od godzin nocnych po ulicach miasta. Sytuacja była tym cięższa, że przez wiele godzin śnieg padał bez przerwy. Wtedy to jak walka z wiatrakami, przyznaje prezes MPO Edward Siwak. Choć kalendarzowa i astronomiczna zima rozpocznie się dopiero w drugiej połowie grudnia, to już dała o sobie znać. Śnieg zaczął sypać nocą i nie przestawał aż do godzin południowych. MPO w Lubinie ma do dyspozycji 5 piaskarek, 4 z nich wyjechały na ulicę o 2 w nocy. Oprócz tego mamy kilka samochodów ciężarowych, które również mają pługi założone i też one uczestniczą w tej akcji zimowej. Poza tym jest jeszcze cała liczba ludzi, pracowników, którzy się zajmują oczyszczaniem chodników, przejść, schodów, wszystko pod kątem bezpieczeństwa ludzi. MPO ma w swoich magazynach 300 ton soli i 130 ton piasku. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, zapasy zostaną uzupełnione. Pracownicy na bieżąco monitorują stan dróg. Mieszkańcy mogą jednak zgłaszać swoje uwagi, dzwoniąc pod numer dyżurny. Musimy mieć też świadomość i mieszkańcy też powinni ją mieć, że idealnie się nie da oczyścić dróg i chodników i wszystkich tych miejsc, które należą do miasta, dlatego że te opady są jak na razie cały czas, one nie przestaje padać śnieg. W związku z tym cały czas pracujemy, ale ciągle ta praca jest jakby lekko syzyfowa, bo ciągle tego śniegu przybywa. Kierowcy muszą również pamiętać o odpowiednim przygotowaniu swojego samochodu, zanim wyruszą w podróż. Zmiana opon z letnich na zimowe to podstawa, choć wielu kierowców o niej zapomniało. Policjanci przypominają również o obowiązku odśnieżania samochodów. Pojazd musi być zupełnie całkowicie odśnieżony. To znaczy muszą być odśnieżone światła, zarówno dach, pokrywa silnika, jak i tablice rejestracyjne. Sankcje, które przewiduje ustawodawca, to za nieodśnieżone auto jest do 3000 zł, za nieodśnieżone światła 300 zł i za nieodśnieżone tablice 500 zł. Za nieodśnieżony samochód kierowcy mogą również otrzymać 12 punktów karnych.
Głogowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił rowerzystę i uciekł z miejsca zdarzenia. Szybko okazało się, że 30-latek ma na sumieniu dużo więcej. Według ustaleń policji rowerzysta miał jechać prawidłowo. To kierowca popełnił błąd, a efekt widoczny na zdjęciach. To kompletnie zniszczony rower i spore problemy zdrowotne dla poruszającego się jednośladem. Kierujący pojazdem marki Fiat nie zachował bezpiecznej odległości między pojazdami i najechał na rowerzystę znajdującego się przed nim. 51-letni mieszkaniec powiatu głogowskiego doznał obrażeń powyżej dni 7, a kierujący pojazdem marki Fiat uciekł z miejsca zdarzenia. Mundurowym po kilku dniach udało się jednak sprawcę namierzyć. Szybko okazało się, że 30-letni mieszkaniec powiatu głogowskiego będzie miał znacznie więcej problemów niż tylko ucieczka z miejsca zdarzenia. Podczas zatrzymania mężczyzna posiadał przy sobie blisko 2 gramy marihuany. Wobec mężczyzny został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Teraz mężczyźnie grozi kara do 4,5 roku więzienia. Policja apeluje, jest okres jesienno-zimowy, warunki na drodze są trudne, dlatego apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby zachować szczególną ostrożność i rozwagę na drodze. O dalszym losie nieodpowiedzialnego kierowcy zdecyduje teraz sąd. Wrócą pociągi na trasie z Chocianowa do Przemkowa. Władze województwa przejęły tory kolejowe na tym odcinku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym roku pojedzie tamtędy pierwszy skład. Docelowo będzie to fragment kolei aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego. Samorząd województwa podpisał umowę dotyczącą linii kolejowej numer 303 na odcinku z Chocianowa do Przemkowa. Co rozpoczyna u nas proces inwestycyjny odtworzenia połączenia z Chocianowa do Przemkowa, a to jest kolejny etap, abyśmy mogli dotrzeć do Głogowa, gdyż naszym celem jest dotarcie z Chocianowa przez Przemków, Gaworzyce, Żukowice właśnie do Głogowa. Pociągi powrócą na tą trasę po ponad 20 latach. Jeżeli nic nie zakłóci procesu inwestycyjnego, a planujemy jeszcze w grudniu rozpocząć właśnie oczyszczanie terenu z drzew, krzewów, które porosły dawną linię kolejową. Mam nadzieję, że za rok pierwsze pociągi do Przemkowa już dojadą. To połączenie będzie częścią kolei aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego, która jest w fazie projektowania i połączy również Złotoryję, Jawor i Legnicę. Krytykowali, poniżali, wyzywali oraz bili. Policjanci zatrzymali 3 mężczyzn z Lubina. Każdy z nich znęcał się nad najbliższymi osobami. Wkrótce odpowiedzą przed sądem. Lubińscy policjanci w ostatnim czasie interweniowali 3 razy w związku z przemocą domową. W jednym przypadku sąd zastosował już wobec 28-latka tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Wobec 26-letniego mężczyzny, który znęcał się nad babcią, nad matką i nad siostrą, tymczasowe aresztowanie na 2 miesiące. Natomiast trzeci z mężczyzn, 46-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego, decyzją prokuratora musiał opuścić na 3 miesiące wspólnie zamieszkały lokal ze swoją partnerką. Nie może również się z nią kontaktować ani się do niej zbliżać. W każdym z tych przypadków dochodziło do przemocy psychicznej oraz fizycznej. Mundurowi apelują do ofiar, by nie bały się prosić o pomoc. Organy ścigania mają ogromne narzędzia do tego, aby agresorów izolować od osób pokrzywdzonych. Jest wiele instytucji również, do których można się zgłaszać, jeżeli stosowana jest przemoc wobec dzieci, wobec kobiet czy wobec mężczyzn. Dlatego też zachęcamy do tego, aby zgłaszać ten problem, aby nie pozostał on w tych 4 ścianach, gdzie najczęściej właśnie dochodzi do przemocy. Agresorzy z Lubina za swoje czyny odpowiedzą przed sądem. Za stosowanie przemocy wobec członków swojej rodziny w więzieniu mogą spędzić nawet 5 lat. Muzeum Historyczne w Lubinie uzupełniło wystawę ORP Orzeł nie powrócił. Do dyspozycji jest więcej filmów i innych multimedialnych atrakcji. Dziś ekspozycja została ponownie otwarta w Parku Leśnym w Lubinie. Filmy wyświetlane na ekranach i rzutnikach i wiele innych atrakcji. Dzięki temu wystawa zatytułowana ORP Orzeł nie powrócił będzie jeszcze ciekawsza. Dziś została ponownie otwarta dla zwiedzających. Poprzednio Lubinianie mogli ją obejrzeć podczas tegorocznej nocy muzealnej. Ponownie otwarliśmy tą wystawę, ponieważ tutaj ona też jest częścią dużego projektu, do którego pozyskaliśmy granty z ministerstwa. I uzupełniliśmy ją o tą scenografię pozyskaną do filmu ORP Orzeł, Ostatni patrol. Przypomnijmy, że w Parku Leśnym można wejść na pokład okrętu podwodnego. Ponadto w środku będzie można m.in. usłyszeć szum morza, okrzyki marynarzy i wiele innych. Zobaczyć, jak powstawał orzeł, poznać całą załogę orła, bo to są marynarze, którzy zginęli. Tak naprawdę okręt do tej pory nie został odnaleziony.
więc zapraszamy. Ekspozycja będzie czynna do końca grudnia, a później znów będzie można ją zobaczyć w połowie marca. W dzisiejszych wydarzeniach to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.